poprzednim filmie o Podkarpaciu pokazaliśmy Wam architekturę drewnianą tego regionu. Pozostajemy w Beskidzie Niskim w okolicach Krosna, gdzie szukać będziemy historii i pieszych szlaków wśród skał. Udowodnimy, że uprawiać tu można słodkie winogrona, a także aromatyczną lawendę. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Dzień dobry się z Wami. Hello, hello. Wszystkie miejsca, które dziś odwiedzimy, znajdują się w promieniu 10 km od Krosna. Zatem jest to fajny pomysł na górską wycieczkę rowerową. My jednak korzystamy z naszego odrzutowca. Startujemy z Krosna i lecimy na północ od miasta. Załóżcie wygodne buty, bo za chwilę bardzo się Wam przydadzą. Przątki to ogromne formacje skalne z piaskowca o niezwykle intrygujących kształtach, wokół których utworzono rezerwat o tej samej nazwie. Uchodzi on za najpiękniejszy spośród 96 rezerwatów Podkarpacia. Legenda głosi, że w skały zamieniły się dworskie panny z pobliskiego zamku, za to, że w święto przędły nici na kołowrotkach. Skały nazwano Przątka Matka, Przątka Baba, Herszt i Zbój Madej. Jeśli wierzyć legendzie, to przy odpowiednim spojrzeniu dostrzeże się w skałach zaklęte w kamień osoby. A ty tu widzisz Matkę, Babę lub Herszta? Jak dotąd mi się to nie udało. Ale myślę, że najważniejsze znaczenie ma tu wyobraźnia. Gdzieś za to dostrzegłem głowę wielkiego jaszczura, a może nawet smoka. A ja za to na ujęciach z góry chyba widziałam jakieś twarze. Tymczasem w rzeczywistości Przątki są naturalnymi ostańcami ukształtowanymi przez erozję. Przez rezerwat przebiega 5 szlaków turystycznych, które oferują możliwość poznawania skał z różnych perspektyw. Wchodząc na szlak, pamiętajcie tylko, by zabrać ze sobą wszystko, co wnosicie, by inni też mogli cieszyć się pięknem takich miejsc. Obszar rezerwatu porasta gęsty las, jednak szczyty Przątek nadal wystają ponad drzewa, dzięki czemu widać je z biegnącej obok drogi wojewódzkiej. A ciekawa jestem, o którym zamku mówi legenda? Możliwe, że o znajdującym się nieopodal rezerwatu zamku Kamieniec. Mówi się, że właśnie jego historia zainspirowała Aleksandra Fredre do napisania Zemsty, to prawda? Wydaje się, że to wysoce prawdopodobne, ale po kolei. Chodźcie, zobaczymy, jak zamek wygląda dzisiaj. Oglądacie kanał Travelove. Kamieniec był siedzibą rodu Kamienieckich i to od ich nazwiska pochodzi nazwa zamku. Kamienieccy lubowali się we wszelkich politycznych i militarnych zatargach, a jak wiadomo, jest to kosztowne hobby, więc z czasem zaczęli się zadłużać u sąsiadów. W rezultacie tamci przejęli połowę zamku, przez środek którego poprowadzono mur działowy. Czyli Fredro, żeniąc się z dziedziczką Kamieńca, wszedł w posiadanie dokumentów opisujących tamten zatarg i fabuła komedii gotowa. Dokładnie. Co ciekawe, zamku nie opuściły skłonności do zatargów. Dziś przez jego środek biegnie granica między sąsiednimi wsiami. No, muszę przyznać, że to historia żywcem wyjęta z filmów. Obecnie zamek Kamieniec jest w wieloletniej dzierżawie, a jego nowy gospodarz stopniowo go odnawia.
Ale oczywiście tylko połowę. No oczywiście. W setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej na Zamku Górnym ustawiono pomnik Tadeusza Kościuszki. Lecimy teraz w kierunku Komborni. Ze szczytu wzniesienia roztacza się niezwykły krajobraz. Po drodze trafiamy do małej domowej winnicy z tarasem widokowym. Winnica widokowa położona jest na dobrze nasłonecznionym stoku na wysokości 470 metrów nad poziomem morza. Więc widoki są naprawdę piękne. Gospodarze zapraszają wszystkich do degustacji lokalnych produktów i odpoczynku na tarasie z widokiem na długie rzędy krzewów winogron. Na początku każdego z nich znajduje się drewniana tabliczka z nazwą szczepu. Podczas relaksu podziwiać stąd można panoramę Pogórza Gorlickiego, a przy dobrej pogodzie nawet Tatr i bieszczadzkich Połonin. Do winnicy widokowej łatwo trafić, gdyż przy wszystkich okolicznych drogach znajdują się drogowskazy. Wracając do Krosna po jednej z naszych wycieczek, przypadkiem trafiliśmy do niezwykle ciekawego miejsca i poznaliśmy tam fajnych ludzi. Trzy rzędy lawendy to niewielka uprawa prowadzona przez parę miłośników Prowansji i jej największego skarbu, właśnie lawendy. To tu, na przedmieściach Krosna, można kupić świeżą i niezwykle aromatyczną polską lawendę, która i nam przypomniała zapach południowej Francji. Uważamy, że taka prywatna uprawa lawendy to świetny ekologiczny pomysł, a do tego ciekawy plener zdjęciowy. Jeśli więc będziecie kiedyś w okolicy, to koniecznie tutaj zajrzyjcie. W przyszłości ze zbiorów mają powstawać olejki zapachowe i kosmetyki, a miód w okolicznych pasiekach zapewne już teraz nabrał wyjątkowego aromatu. Powodzenia, lawendziarze! Bonusem do dzisiejszej opowieści niech będzie kilka sielankowych scen z Magórskiego Parku Narodowego, znajdującego się na południe od Krosna. Pojechaliśmy tam w poszukiwaniu drewnianych cerkwi, o czym opowiadaliśmy w poprzednim odcinku tej serii. Zostawiamy Was teraz sam na sam z odgłosami podkarpackiej przyrody i jej mieszkańcami. Tu kończy się nasza dzisiejsza wycieczka. Dzięki, że byliście z nami. A Was jak zwykle prosimy o komentarze i palce w górę, które przekonają YouTube'a do polecania tego filmu innym. I pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem. Do następnego odcinka. Pa! Guess we've said it all.
I look into your eyes, I see we're out of time.